Hej, cześć moi kochani, witam was serdecznie, Hanta z tej strony, kolejny Doom Eternal przed wami. Tak, słuchajcie, no ciśniemy dalej, nie ma co tak naprawdę się zastanawiać. Gramy na ultra przemocy, przypominam, więc nie na tym, powiedzmy na hardzie, o, mniej więcej tak to, taki jest to poziom trudności. Więc od początku nie jest prosto. Zobaczymy, jak będzie teraz. Mamy jeszcze tego całego, to całe spalanie i tak dalej. To może być trochę prościej. I weszła muzyczka. Jest dobrze. O, szlak, mała amunicji. Oczywiście, że mało. Aha, tu są jakieś te, kurde, widzę. Chyba nie. Ogólnie poradę dostałem od T-Volta taką, żeby zmienić sobie interfejs, który ja zmieniłem sobie początkowo na jakiś tam czerwono-czerwony, żeby sobie jednak zmienić interfejs na ten domyślny z tego względu. Okej, czy on umarł? Z tego, słuchajcie, względu, że zmieniają się kolory. Zobaczcie, że teraz cały, tak, cały interfejs po prostu był czerwony i czerwony i nic więcej. A w tym momencie jednak już mamy jakieś kolorki różnorakie i amunicji i wszystkiego. Dobra, armor pozbierany, więcej nie będzie. Tu widzę, że można wyjść do góry. Kurde, jak normalnie, jak jakieś etapy w Mario, tak to strzela, nie? Oczywiście tak, tu ma mała. O, szlak, R się nie przeładowuje. Czyli jak tu się przeładowuje, cholera jasna. R, lewy kontrol to jest to. Mamy to super hiper uderzenie. Czy to jest normalne uderzenie chyba, tak? Aha, mamy tylko tyle amunicji i nic więcej. O, świetnie. Znowu się dzieje coś dziwnego. Gra nagle spada do pulpitu, nie wiem z jakiego powodu. Ale generalnie powinno być wszystko ok. Dzień dobry panom. Mówiliście, żebym pamiętał o tych punktach. O, szlak by tu trafił. Okej, połknął granat. Teraz go rozpierdzieli. Ale możemy jeszcze mu zrobić tak. I odzyskamy sobie może zdrowie troszeczkę. Dzień dobry panu. To się przyda. To się przyda. Okej, tu jest jakiś bloczek, widzę. Tu możemy podskoczyć. Żeby jednak... Dawaj. Aha, nie mam granatu gotowego. Szlak by to trafił. O, ty gnoju, dobra, tnij go. Nie mamy paliwa. O, świetnie. Co znowu? Jak to? Dwa, kurde, one-upy zginęłem w tym momencie. Jeden za drugi. Ale świetnie poszło. Cholera jasna, blokuje się tutaj. Ten Slayer generalnie jest strasznie powolny. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że dopiero potem zdobędę jakieś kolejne moce. Dobra, walnąłem ostrzej w niego. Czy mógłbyś umrzeć? Możesz umrzeć, dziękuję. O, shit. Dobra, co znowu? Co znowu nie bije? Następny? Wy se jaja robicie? Kurwa, za mało paliwa. Świetnie, znowu nie mam życia. Jakieś kolejne aktywowałem życie. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, tam mamy paliwo. Ani amunicji, ani paliwa. Jesus. Przejebana jest ta gra. Nie jestem w stanie uciec przed nim. Jak widzicie, po prostu nawet go nie atakuję. Staram się po prostu przed nim uciekać. Oczywiście teraz będziemy kontynuować, ale już bez tych one-upów chyba. Aha, to jest to miejsce. O, amunicji. Świetnie! Dobra, nie wiem, czy nie zmienimy tego po prostu poziomu trudności, bo widzicie, że ja tutaj ledwo mogę ugrać. Naprawdę jest masakra. Nie mam non-stop amunicji i to jest chyba najgorszy w tym momencie problem.
A znowu jak mam, no nie mam amunicji, chcę ją odzyskać poprzez przecięcie przeciwnika piłą i nie mam paliwa na tą piłę, więc naprawdę jest słabo. Więc chyba sobie niestety, ale zmieniły już teraz tą ultra przemoc na dowal mi, bo to na dłuższą metę nie będzie po prostu miało absolutnie sensu. Dobra, temu możemy lewo uciąć. Kuźwa. Dobra, przynajmniej ten. Okej, okay, dawaj, atakuj. Jemu trzeba wrzucić granat do gardła i po sprawie. No i dobra. Następny jakieś coś mi atakuje. A, następny ten, świetnie. A jakby go tak, o właśnie, podpalić to wszystko. Idźmy po... Okej, przetniemy tego gnojka. Tu przecież mieliśmy... Ups. Tu mieliśmy właśnie paliwo. Kurde, dobra, umarł. My o dziwo żyjemy. Dobra, co jeszcze mnie atakuje? Nie, następny! Dobra. Życie odzyskane. Oczywiście już nie mamy amunicji, bo po co? Chyba połknął granat. Połknął. Dobra, świetnie. Teraz go rozwalimy. Okej, okay, ale widzę, że jestem w stanie tu coś w końcu zrobić. Mówicie, nie tłucz ręką, ale ja po prostu czekam na ten moment, aż oni, wiecie, będą tacy możliwi do ubicia. Bo z nich wtedy życie wylatuje. Kurde, jeszcze ten. Tego też mówiliście, że po prostu nie czytałem w ogóle opisów. I one są o tyle ważne, że trzeba strzelać właśnie w ten karabin. Ja myślałem, że w ten wielki kurwa mózg, który tu ma. Ale mówicie, że nie. Że trzeba strzelać w karabin. Możemy go jeszcze podpalić. To będzie nam armor wyrzucał. No i teraz dobranoc panu. Także tego się trochę nie spodziewałem, że to karabin trzeba postrzelić. Punkty broni, jej, coś zdobyłem. Ukończ wszystkie starcia misji, aby zdobyć punkty broni. Wskaźnik demonicznego spaczenia śledzi punkty, które udało ci się zdobyć. Na obszarze każdej misji znajduje się łącznie 10 punktów broni. Wydać można w zakładce arsenał w dossier tabulatoria w celu ulepszenia modyfikacji broni. Okej, okay, samo czego ulepszaniu. Jesteś w zakładce arsenał. Możesz tu lepszać posiadane modyfikacje, wybierać niestety skórki. Skórki to mnie nie interesują. Okej. Okay. Tutaj akurat tego nie mamy. Czajemy tą. Mamy daną broń, mamy daną modyfikację. I teraz tą modyfikację mogę ulepszyć. Albo właśnie ten hiperautomat. Szybko zadaje. Okej, okay, w celu przenia modyfikacji weź blokowaną. Miejsce dostępnych ulepszeń. Dobra, no to tutaj mamy, tak? I kosztuje. Aha, to 1, to 3, to. 5, a ja mam w tym momencie 6 z tego co widzę. Spoko. Chyże stopy, prędkość ruchu w trybie hiperautomatu. Prędkość transformacji w tryb. Średnio szybkość włączenia trybu. Co to za beznadziejne te modyfikacje? Okej, okay, pomiń, przytrzymaj. Wcale nie chciałem tego kupować. Ale spoko. Okej, okay, tu nie mogę, tu. Szybsza wyrzutnia, szybkość przeładowania bomb przylepnych wzrasta, okej. Okay. Czy to wszystko są jakieś przeładowania, tylko nic więcej. Szybkość ruchu podczas korzystania, aha, mistrzostwo wstrząśnienie mózgu, wymagane wszystkie ulepszenia. Rozumiem. Bomba, aha, tutaj też jest. Dobra, to dawaj to na razie. Okej, okay, no to jest po prostu wydawanie punktów i tyle. I trzeba pamiętać, żeby po prostu te punkty czasem wydawać. Mamy teraz 2, czyli na nic nas nie stać. Może być, nieważne. Brak celu. Ale to jest zmiana przecież. A nie, tu mam zmianę trybu. O tym zapomniałem. Dobra, czy coś tutaj w ogóle mamy? Co to jest kuźwa to? Pokazuje, że jak wejdę na tu, to spadnę. Tyle z tego było. Nie tu. W którejś stronie. No to? O właśnie, no i tu mam taką czerwoną ikonkę.
Jakbym nie skończył kogoś tutaj łoić, no ale przecież wszystko jest zrobione. Dobra, idziemy dalej, nie ma co się zatrzymywać. Wow, amunicja leży, niemożliwe. Okej, tu można pójść, tam jest jakaś książka. I tutaj też coś wisi, widzę. Ewidentnie musimy to w jakiś sposób przejść, przeskoczyć. A to jest jedyna opcja, to jest zejść, znaczy iść tam. O, mamy wilka, który nas prowadzi, spoko. Warto odzyskać życie zawsze. A tu jeszcze jakiś idzie gnojek. Okej, o dziwo się złapałem. Strasznie dziwnie się korzysta z tego wspinania się, naprawdę trzeba to przyznać. Okej, kolejna notatka. Wilk, wpis zasobów Wegi, legendy agentów mówią o bestiach strażników, lojalnych stworzeniach będących towarzyszami zahartowanych w boju wojowników. Zwierzęta te często większe, szybsze i silniejsze od innych przedstawicieli swojego gatunku, podzielały instynkty swoich panów i pomagają im w walce. Strażnicy nocy nigdzie nie ujawnili publicznie pochodzenia z tych stworzeń, ponieważ nikt oprócz nich nie był godny, by być ich panem. Dobrze. W każdym razie tego wilka można sobie przyzwać jako jednego z tych. Jak się gra no, w battle mode demonem, to wtedy można jednego tak przyzywać, jednym przyzywać. Dobra, jak doskoczyć tam? To jest dobre pytanie. Czy to się uda? No trochę wątpię, powiem wam. Tutaj chyba spadłem przez przypadek. Pięknie tu jest. Kto to w ogóle wybudował? No nie wiem, nie sądzę. Tutaj nie ma jak wejść. Raczej od tamtej strony trzeba by się było tutaj dostać. Chyba. Okej, trzeba przestać trzymać spację. Teraz już się skapnąłem, o co chodzi. Trzeba przestać trzymać spację i wtedy można wejść do góry. Okej, no tak wygląda, jakbym tam się nie mógł dostać. Dobra, idziemy tutaj, bo zresztą tu mamy. Siema, wilczku. Okej, tu jakieś wielkie ściany widzę. Oj, armor jest. Dalej nie widzę możliwości przejścia tam, ale może jakoś, nie wiem, z góry zeskoczymy. Dobra, co dalej? A, tu można sobie walnąć piąstką. Prawie jak znak Omega. No taki trójkąt bardziej, ale shit. Ale akurat kończymy 10. sezon Smallville z Anią i powiem wam, że no zbliżamy się coraz bardziej do Darkseida. Świetnie, dobra, nie doskoczyłem, brawo dla mnie. Może się uda? Nie, gówno, nie się nie uda. No trudno, no to idziemy naokoło najwyraźniej, bo spadłem. Okej, wejdziemy sobie tak. Tutaj jest nawet, widzę, tymi niebieskimi neonami zaznaczone, gdzie jesteśmy bezpieczni. A, coś tu się opuszcza coraz bardziej w dół. Okej, i kolejna kartka. Historia strażników. No dobra. Dobra, dawaj papryk wege. Tłumaczenie fragmentu, bla bla bla. Zanim jeszcze człowiek wypowiedział pierwsze słowa, ogromna bryła skały i metalu spadła na świat prosto z niebios. Grzmot, kataklizm i kataklizm wstrząsnęły ziemią, gdy nieboskłon został rozerwany. Kosmiczna włócznia przyszła naszą śmiertelną krainę. Dobra, dobra, Jezus Maria. Dużo tego. Dobra, kosmiczna włócznia przyszła naszą śmiertelną krainę od bieguna do bieguna. Od zimnych pustkowi równiny cienia, pocuchnące bagna żelaznego kła. To nie brzmi jak ziemia. Łono świata otworzyło się, wydając na świat zjawy żywiołów. Pierwszych istot gwałtownie, istoty gwałtownie wzbiły się w przestworza, celebrując swoje wyzwolenie w swym uniesieniu. Sprowadziły na nasze krainy witalność, a wszystko, co poczuło ich oddech, budziło się z wiecznego snu. Groźne bestie i bezlitosna biosfera powstały tam, gdzie padały cienie przemierzających krainę istot, a zew zjaw niósł się echem po całym Argent Dnur.
Tego jest dużo. Dobra, ja wam to pozwolę przeczytać sobie samemu. To jest drugi akapit, trzeci akapit. Tak, powstaliśmy stworzenie ze skały i ognia, nisko urodzeni, lecz wzniesieni dzięki sile naszej woli. Z błogosławieństwem pierwszych wykuliśmy miecze, tarcze i rzuciliśmy wyzwanie przodkom. Prawem siły i magii zdobyliśmy władzę nad stworzeniem na czas człowieka. Naprawdę, no ciekawa historia. Kolejny akapit i ostatni. Okej, no i był jakiś zakon strażników nocy. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Nie, sorry, przepraszam, po prostu nie chcę mi się tego czytać. Wiem, że tu jest bardzo dużo lore dołożone w tej konkretnej części, ale szczerze mówiąc, po prostu ja chcę napierdalać. Co to jest? Będziemy biegać. Odskok. Wciśnij lewy shift, by odskoczyć podczas przemieszczania się lub walki. Odskok w kierunku ściany z wgłębieniami sprawi, że się jej złapiesz. Okej. I po prostu można zrobić tak. Nawet mamy dwa. Okej, i to się ładuje w lewym dolnym rogu. No, można, kurczę, za długo też to zrobić. Nie mogę zapamiętać, że mam tej spacji cholernej nie używać. Po prostu jest to dla mnie nie do pomyślenia. Haha, może ja się tu po prostu nie mam złapać. A, czekajcie, tam jest one up. Okej. Nie rozumiem, dlaczego muszę puszczać tą spację. To jest strasznie dziwne i upierdliwe. Okej, cutscenka. W ogóle przylecieliśmy tutaj, bo szukamy jakiejś części do statku. Też dziwna sprawa. Jakieś zamczyska pradawne. Przyszedłem ponapierdalać demony. Dzień dobry. Nawet nie musi nic mówić, po prostu światełka tutaj, coś miga, wszystko jest. No najwyraźniej ja mogę. Złoty znicz. Dosyć w takim nowoczesnym opakowaniu bym powiedział, ale... Nie wolno ci zabijać kapłanów. Znasz nasze prawo. Pomimo tego, że wystąpili przeciwko paktowi, nadal w ich żyłach płynie krew strażników. Porywasz się na coś większego, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Znaczy, ja jestem jakimś tam strażnikiem, oni byli strażnikami, ale teraz nie są. Czas na to, by odpokutować. Jeśli jednak nie odpuścisz, bez wątpienia sprowadzisz gniew niebios. Zostałeś tutaj sam. I na pewno nie uratujesz ludzkości, bowiem już jej nie ma. Nie gadaj, pierdół dziadu. Tyle ci powiem. Idziemy, napierdzielamy dalej. Dobra, pytanie czy... ukryty one up. To się przyda. Tutaj gdzieś kolejna notatka do czytania. Super Król Nowik. Dobra. Król Nowik rządził strażnikiem 1 przez wiele lat jako jego patriarcha wojownik. Wyświęcony obrońca suwerennych światów strażników. Ukształtowany dziedzictwem wojny lud strażników uważał, że jedynie przedstawiciele kasty wojowników godni są dzierżenia władzy, a gdy nadchodził czas bitwy, oczekiwano, że król dowodzić będzie z pola walki, a nie z bezpiecznego tronu. Jak zapisano w prawie strażników, król niezdolny do walki, niezdolny do rządzenia. Przez 1000 lecia strażnicy bronili swojej cywilizacji przed groźbą inwazji ze strony zarówno bestii, jak i ludzi, przekazując ten obowiązek kolejnym pokoleniom, które udoskonalały rzemiosło wojenne. Wynosząc je do rangi najwyższej sztuki, nawet w okresach pokoju strażnicy nocy zachowują czujność, rozwijając nowe technologie przydatne podczas podbojów, z których każda kolejna coraz skuteczniej pomaga im w zabezpieczeniu ich władzy nad suwerennymi światami. Jeżeli to jest ten cały świat strażników i my jesteśmy strażnikiem, to raczej słabo im to poszło, bo wygląda tak, jakby wszyscy nie żyli.
Dobra, mamy to, co chcieliśmy mieć. A to co? A drzwi się otworzyły. Tam coś już łazi martwego. Dobra, jesteśmy, idziemy tu. Tu mamy dalej iść. Tu jakiś sekret jest? Że już tu byłem. No dobra. A tu jest to dalsze przejście. Dobra, po prostu coś się tam otworzy. Zajebiście. No tu się nie biega, tylko się daszuje. I o tym wszystkim trzeba pamiętać. Okej, świetnie. Tu jest nagle prąd teraz na ziemi. Czy po prostu tu czekały nas dwie walki. I teraz dopiero się ta druga odpaliła. No, przynajmniej mamy... O, świetnie, nie trafiłem. Przynajmniej mamy teraz te dasze. Czy on to może złapać? Nie, po prostu to się do niego przylepia. Co się stało? Przez chwilę się gra zatrzymała. Chyba mu... O właśnie, wrzuciłem granat do środka. Cholera jasna, dobra. Dawajcie te tarcze. Sporo się tu dzieje i znowu nie mam amunicji. Dobra. Już coś mamy załadowane. I teraz go rozwalamy. Świetnie, odzyskaliśmy zdrowie, odzyskaliśmy trochę tarczy. Punkt broni zdobyty. Okej, mamy już dwa. Czy to oznacza, że mamy znowu ileś tam? Nie, teraz mamy trzy, bo mieliśmy dwa, mamy trzy. Dlaczego na początku mieliśmy sześć? Zagadka. Dobra. To pozdobywane. O, amunicji. Dlaczego mapa nie działa pod M? To było o tyle prostsze. Aha, dobra, teraz po prostu możemy tu pójść. Ale... Ten pytanik tutaj mnie zastanawia. Naprawdę, kurczę? Czy ja tu byłem? Nawet byłem na tym pytajniku i z jakiego powodu on jest niezebrany? To jest coś dziwnego, poczekajcie. Okej, ja już wiem, ale czekajcie, bo... Aha, ja się przez przypadek sam przemieściłem. To jest chyba to. Jakaś niebieska kulka. I po to są te całe dziabągi tutaj i to wszystko tu strzela, nie? Aha, okej, dobra. To rozumiem, muszę być wyżej, na pewno. Czekajcie, tu jestem bezpieczny. Okej, zebrałem. Znaleziono sekret. Ale co to było? Dalej nie wiadomo. A tu dalej mi pokazuje coś u góry, ale tam do góry to już nie wejdę. Ja chyba to pominąłem. A nie. To się wyłączyło. Dobra, to już jest jakiś sukces. Wcale się nie wyłączyło. Do góry tak czy siak nie wejdę. Dobra, nie wiem o co tu kaman. Odkryłem inną rzecz, że jak wciskam sobie Shift Home, bo to odpowiada za pauzowanie nagrania, to oczywiście moja postać robi przeskok. Bateria strażników da dodatkową energię twemu statkowi. Niektóre moduły są nieużywane. Znajdując więcej baterii, odblokujesz pełen potencjał stacji dowodzenia. Okej. Pięknięto. Dobra, ja nie jestem wcale na statku. Gdzie ja jestem w ogóle? Okej, teraz musimy coś naprawić i hej, nowa broń. Karabin plazmowy, uj, jak miło. A, to będziemy napierdzielać teraz. A to jest akurat paliwo. Słaby punkt upiór. Tego karabinki są słabym punktem upiora. Dobrze. Będziemy się starać o tym pamiętać.
O, siema. I bardzo ładnie. I następny. I nas... Ojojoj, za szybko umarł. Kurde, strasznie szybko umierają od tego. O, fuck, no tak, oczywiście, że ten musiał tutaj wpaść z wizytą do nas. I dobranoc panu. Odzyskamy sobie może trochę ammo jakiegoś. Dobra, czekajcie. Wpierdzieliłem się w któregoś. Mamo zdrowia! Szlak, 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 szlak. Okej, można z takich portali korzystać, po prostu się przemieścić, co też w sumie w Quake'u zawsze było. Dzięki. Dobra. Temu wyrwiemy w powietrzu wszystko i nawet doskoczymy na drugą stronę. Dobra, zgładzony, zgładzony. Wygląda, że się zrobiło pusto. O dziwo. I tu mamy jakiś sekret, od której tu strony się przechodzi. Gdzieś tam jakimś tunelem podziemnym. Dobrze. Tutaj widzę, o właśnie, armor. Dobra, pozbierajmy to, co jest tu. O właśnie. Świetnie. Co to jest? To jest jakaś rękawica. Taka jak Slayera, tylko kurde, 1000 razy większa. W ogóle pantagram jest na niebie. No dobra, niech będzie. Więc wychodziłoby na to chyba, że po prostu jakby gra ta nam sugeruje, że no to nie jest ta ziemia nasza, którą my znamy. I jak mam to odepchnąć? Tu jest przejście. Tu jest przejście do tego sekretu, który jest chyba pode mną. Aczkolwiek mogę się mylić. Ten sekret jest tu. No to ewidentnie to jest dokładnie to przejście, tylko jak tu wejść? A, tu mam wejść, ale nie mogę, bo mi czegoś brakuje najwyraźniej, tak? No, nie mogę tego rozwalić. Strzelać do tego też nie ma sensu. Co to jest? No, czekajcie, zobaczmy, gdzie my idziemy. Dobra, w jakąś dziwną odnogę. Jest amunicja, której oczywiście nie zbiorę. O, ty gnoju macko! Następne. Właśnie tu widziałem, że gdzieś była jedna. Nie mogę się stąd odkleić. Dobra, poumierało. Życie odzyskam. To jest aktualizacja, cholera jasna, mapy. Więc przynajmniej tyle mogę zrobić. Okej. Aha. Dobra, gdzieś tu wyjdę i będę mógł coś porobić za chwilę. Bo przez ten śluz nie dało się stąd wyjść. Jej, ulepszenie broni. Oczywiście plazmę sobie ulepszymy. Uderzenie cieplne. Strzelanie z karabinu plazmowego powoduje wytwarzanie się nadmiaru ciepła, które można uwolnić w postaci potężnego wstrząsu. Albo wiązka... A nie, to jest wiązka mikrofalowa, czyli taki... Nie railgun, tylko ten taki elektryczny. Było w Quake'u coś takiego. Porównuję wszystko do Quake'a, bo Quake'a dużo więcej grałem i lepiej go pamiętam niż Duma sprzed 4 lat, sorry. Namierzycie celne są strzelić z wiązką plazmy, która zatrzymuje wroga, wywoła jego eksplozję. Myślę, że to jest fajne. Myślę, że to bierzemy. Wiązka mikrofalowa. Dziękuję, robociku. Właśnie, tu jest one up, ale... W pobliżu znajduje się rdzeń strażnika. Wykorzystaj go, by aktywować mecha i oczyścić sobie drogę. No. I niestety znowu mamy przejście, ale mamy one-upa, ale musimy znowu to wszystko przejść w tym szlamie. O, tutaj to działa, tylko że bardzo niewiele, dobra. Dobra. Rdzeń strażnika. Ok,
Okej, okay. Czy ja sobie to włożę? Gdzie ja to teraz mam? Pewnie w kieszeni. I prawdopodobnie tutaj muszę to teraz zaaplikować. No. I uruchomię rękę, ręka strzeli i otworzy mi drzwi. Znaczy, o, drzwi, skałę. I tyle. Tyle było trzeba. W sensie... Więcej nic nie zrobimy, nie? A, myślałem, że to przeciwnik, ale nie. Dobra, teraz moje pytanie brzmi następująco. Czemu tam to się nie otworzy? Znaczy, jak mam tam to coś otworzyć? Bo ja chcę ten sekret zdobyć jeszcze. Amunicja. Ewidentnie tym korytarzem tu. A to jest tu. O! Teraz się przesunęło, a wcześniej... Aha, tylko nie wiedziałem pomoże z której strony to trzeba uderzyć. Co to będzie? Płyta! Aha, znalazłem sobie soundtrack do tej gry. Dobra, fajnie, idziemy. Idziemy. Świetnie. Dobra. Historia strażników, część druga. Wybaczcie, ja tego nie będę czytał. Przeczytajcie sobie, tu macie pierwsze. Pierwszy wam przeczytam. W czasie żalu, gdy na tronie zasiadał Etrex, lud Argenty i... Wybaczcie, coś się stało, gry wykrzaczyło, ale nic się nie dzieje. Akurat był taki czas, że można było pomału ukończyć odcinek. Także po prostu mniej więcej od tego momentu zaczniemy w kolejnym. Także na koniec wam chciałem powiedzieć, że dzięki za oglądanie, trzymajcie się, obczajcie linki podane w opisie. No i bye bye.